Więc właśnie zmierzam na przystanek tramwajowy. Jadę do Wardu. Mam egzamin za jakieś godzinę 20, coś takiego. Nerwuję się, zaparzyłam sobie bieliska. Ogólnie to ciężko mi się trochę idzie, bo jest mokro, a ja jestem w butach takich sportowych, bo tylko w nich jeździłam samochodem, więc nie będę ryzykować, nie ubiorę zimowych. Nie wzięłam chusteczek, a miałam wziąć, ale no trudno, już nie wzięłam. Boże, nie wiem, tak się denerwuję. Tydzień temu nie denerwowałam się, dzisiaj śpiam w gacie, bo jak nie znam za drugim razem, to naprawdę już będzie mi przykro. I mam takie podejście, że będzie co będzie. Serio, już nie, nic, nad niczym się nie zastanawiam. Jeszcze sobie powtórzę zaraz światła i tyle. I tyle mogę zrobić jakby. Nie znam. No cóż. Zdarza się. Już mi wleciał świąteczny mood, więc piję sobie barszcz z torebki. To znaczy, to jest po prostu rosół podgrzany i do tego jest wsypane trochę tego proszku z torebki, takiego barszczowego. I tak to wygląda. Ja zimą często piję coś takiego. Więc tak na rozgrzewkę. Kurwa. Wracam właśnie z treningu i tak się zastanawiam, jak w zasadzie te moje vlogmasy mają wyglądać, bo ja jak sobie gadam jakieś pierdoły, no to to jest takie, wiecie, oderwane trochę od rzeczywistości, co się... No wy nie wiecie, o co chodzi, bo ja nie umiem tak narracji przeprowadzić chyba, ale spróbuję, plus jakby, no mój grudzień nie będzie jakoś specjalnie świąteczny poza jakimiś elementami. Ale można to nazwać chyba vlogmasem, no bo będę codziennie nagrywać w grudniu. Teraz idę na tramwaj, bo nie chce mi się czekać na autobus. To tyle. Miłego dnia. Znowu robię random autobus challenge.